Panu są jeszcze nieznane w tym kraju mogiły, gdzie grob Twój nie wiedzą też jeszcze, bo chciał Cię uczynić niebyły. Majorze ku Panu my młodzi i starzy, jak tutaj stoimy, będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Kubalowa legendo, ptakiem poleć kraj, sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. Powróć to nim żeniemu, ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem. Majorze Kubalu, czy słyszysz, jak echo bitewne gra laru? Krąg wiernych ci twych towarzyszy zostaną na apel Kubalu. Majorze Kubalu, czy widzisz w ich twarzach żyjącą legendę? Tak szkoda, że tego nie widzisz, poszli pod twoją komendę. Kubalowa legendo, ptakiem poleć staj, sławę wróć poległym, żywy pamięć daj. Powróć to nim żeniemu, ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem. Dlaczego nie stajesz, gdy wzywa cię werne? Czemu nie każesz grać siadanego, a przecież nie braknie ci szabę? Majorze Kubalu, bądź pewny, są źle, bo my tu jesteśmy. Na apel staniemy bitewny, przetrwa legenda twa w pieśni. Kubalowa legendo, ptakiem poleć kraj, sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. Powróć to nim żeniemu, ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem. Kubalowa legendo.
będę mówił kazania. Wy to samo myślicie, co i ja. Chcę tylko wam powiedzieć, czy kochacie Matkę Bożą, żołnierze? Kochamy. Ojczyznę. Jak swoją. Amen. Ustawiony jesteś, Panie Boże, przez świata, bo dzisiaj pojechaj na się otrzymać i wyrażać na tym miejscu. To jest dobrze, ofiary Jana ze starszym, dla nas kolega życia. Chciałem Państwu tylko tutaj powiedzieć parę słów, ale przede wszystkim zwrócić się do moich kolegów, z którymi przejechałem, miałem zaszczyt przejechać rajd, tegoroczny rajd Szlakiem Hubalczyków. Dosyć długi, ale też bardzo, bardzo ciekawy historycznie, bo z samej miejscowości Zychy aż tutaj do Anielina. Nasze stowarzyszenie co roku oczywiście bierze udział w upamiętnieniu tego dnia, tak? Bo też pamiętajmy, że tutaj nie tylko poległ major Hubal, poległ również kapral Antoni Kosowski, pseudonim Ryś. Tutaj możemy oddać im honory. Natomiast też wiele miejsc, które przejechaliśmy tegorocznym rajdem, upamiętnione jest tablicami, upamiętnione jest krzyżami, ale też pokazuje, jak dużo ludzi Niemcy wymordowali. Jaka zbrodnia narodu niemieckiego na naszym państwie była, to pokazują te tablice, gdzie przejeżdżając jest po prostu bardzo, bardzo za każdym razem widoczne duże nazwisk. Pojawiają się też nowe tablice. Oby nigdy więcej wojny, tak naprawdę. A jeszcze takim zakończeniem naszego rajdu tutaj chciałem wręczyć odznakę, naszą odznakę Hubalczycy. Ułan Zosi Chodań. Tereska, do mnie zapraszam. Zosi, przede wszystkim dziękuję Ci za rajd, za to, że nam towarzyszyłaś i tak dzielnie przejechałaś. Chyba swój pierwszy taki duży i długi rajd, co? Akt nadania. Odznaki pamiątkowej Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940. W uznaniu szczególnych zasług i zaangażowanie w upamiętnianie chluby, chwały oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala i Kawalerii Polskiej, kapituła odznaki pamiątkowej Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940 nadaje odznakę Hubalczycy numer 012 ułan Zosia Chodań. Wręczam Ci. Będziesz nosiła na mundurze, nozią z dumą i godnością i dla Ciebie akt nadania. Gratuluję. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla Zosi. Można więcej dodać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję koledzy i koleżanki za tegoroczny rajd. I działamy dalej. Niezmiennie, niestrudzenie będziemy działać dalej. Nie zapominamy tej historii. Dziękuję bardzo. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje. I naszego patriotyzmu, i pamięci o historii, i krzewieniu tego wszystkiego, co jest naszą taką polską piękną tradycją. Żołnierz polski, ułam, zawsze był tym, który był i wobec Boga, i wobec ojczyzny, i wobec rodziny, i wobec narodu polskiego. Także najbliżsi dziękuję Wam ślicznie i tak jak wspomniałem, jestem do Waszej dyspozycji. Jeszcze, jeśli pozwolicie, chciałbym podziękować szczególnie Świętemu Jerzemu
mojemu imiennikowi, który przyjechał aż z Łowicza, zaszczepił swoją obecnością po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję nadkomisarzowi za stanie spoczynku Sarkowi Czechowi za również swoją obecność i piękny akt wręczenia odznaczeń. Moi drodzy, Stowarzyszenie Kubalczycy 1939-1940 będzie kultywowało tradycje Kubalczyków, ludzi, lasu. I przepięknie dziękuję wszystkim konnym, którzy niestrudzenie przez 4 dni w mrozie spali w lesie, bo chcieli przeżyć tak, jak żołnierze majora Kubala. Przeżyli. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję państwu i mam nadzieję, że na przyszły rok będzie nas dużo więcej. Brawo, brawo. Łani, na cześć kawalerii, trzykrotne. Hip hip, ura! Hip hip, ura! Hip hip, ura! 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 Bójkami, cyklu ustalonym. Tempem za mną, marsz! Szarża. Defilada szarży. Majorze Kubalu są jeszcze nieznane w tym kraju mogiły, gdzie grób twój nie wiedzą też jeszcze, chciał cię uczynić niebyły. Majorze Kubalu, my młodzi i starzy, jak tutaj stoimy, będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Kubalowa legendo, ptakiem poleć kraj, sławę wróć poległym, żywy pamięć daj. Powróć tanim żeniemu, ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem. Majorze Kubalu, czy słyszysz, jak echo bitewne gra laru? Krąg wiernych ci twych towarzyszy zostaną na apel Kubalu. Majorze Kubalu, czy widzisz w ich twarzach żyjącą legendę? Tak szkoda, że tego nie widzisz, poszli pod twoją pomędę. Kubalowa legendo, ptakiem poleć kraj, sławę wróć poległym, żywy pamięć daj. Powróć w stanie rżeniemu, ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem.